Czołem, czołem, widzowie, kluski z rosołem albo i z pomidorową. Co tam dobrego u was słychać dzisiaj? Bo u mnie trochę dobrego, a trochę złego. Słychać chrypkę? Słuchajcie, strasznie się rozchorowałem, więc przepraszam. Słyszeliście? Przepraszam, że będę dzisiaj gadał, jakbym, nie wiem, w ogóle miał 100 tysięcy lat, ale w pierwszym zakręceniu trafiamy nowego skina. I z dobrych wieści mam dla was to, że mamy nowe koło, drugie nowe koło, nowe skiny, skiny za darmo. Ja cię kręcę, 49 klejnotów za jedno zakręcenie. I w pierwszym zakręceniu mamy to coś. No bo mówimy tutaj właśnie o nowym skinie Candice. Ale mamy jeszcze jedno takie koło, gdzie popatrzcie, jest Lone Skull. Mityczny i tutaj jedno zakręcenie to 99 gemów, więc nie oszukujmy się. To wcale nie jest jakoś bardzo drogo, jak za coś takiego. Co to jest? I w tym kole jeszcze jest ten gość. A ja bym chciał go mieć, dlatego obejrzyj to w całości, a przekonasz się, czy trafię te dwie skórki. Ale nie tylko te dwie, bo w tym kole jest ogólnie 5 skinów, których nie mam. Wow, 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 wow. Tutaj padła mała groźba. Wpisz kod Abra, bo koty was zjedzą. No dobra, to brzmi trochę dziwnie, bo widzowie, sam posiadam dwa koty. Mam dwa koty i nie wydaje mi się, aby one chciały mnie zjeść. Ej, serio, jakby totalnie mi się nie wydaje. Mamy tutaj mapeczkę, która jest troszeczkę ciężkim obi. Tu jeszcze dostaliśmy Laser Tracer, tak jakbyśmy nie potrafili. Potrafili sobie na nim grać. No dobra, to mogę się nauczyć. Okej, let's go. Nie, no dobra, olać to, słuchajcie. Lecimy, lecimy z tym obi-bobi. Dawajcie, bo to jest najważniejsze. Ta mapeczka, słuchajcie, wydaje się być całkiem trudna i całkiem długa. Więc zobaczmy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Na początku, wow, w jakiś dziwny sposób, słuchajcie, musimy podskoczyć na tej trampolinie. Ale dobra, przynajmniej, słuchajcie, wiemy już, o co w tym chodzi. Więc dawaj, 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 dawaj. Lecę sobie tutaj. O kurde, ty, cwaniaku. Cwaniaku, chyba na to, chyba na to. Dobra, teraz uwaga, lecę sobie tędy. O nie, tylko nie pieniądze, Mister Bista. Dobrze, wiemy, że one się uwielbiają zbagować. O kurde, ty. Ej, patrz to, patrz to, patrz to. Muszę być mega wygimnastykowany. Ale okej, jakoś daję radę, słuchajcie. Jakoś daję radę. Dawaj teraz, nie, 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 nie. Nie chcę robić wszystkiego od nowa. Nie, nie ma takiej opcji. Dawajcie, dawajcie, ciśniemy, widzowie. Jak myślicie, czy uda się w ogóle to przejść, bo ta mapeczka wydaje się, słuchajcie, naprawdę taka, kurde, całkiem, całkiem trudna. Nie wiem, gdzie są checkpointy, co nie. I boję się, słuchajcie, tych checkpointów. Okej, okay. Wydaje mi się, że, słuchajcie, z tego muszę tutaj na to żółte. Dobra, dobra, dobra. I teraz po różowym, okej, okay. Dochodzimy do jakiegoś dziwnego zamku, słuchajcie. Czy to jest piramida z Minecrafta, czy mi się wydaje? Ej, bez jaj, to wygląda jak piramida, słuchajcie, z Minecrafta. Tutaj sobie wskakuje tym i patrz to, co to jest? Ty, to jest jakiś ludzik chyba, albo no daje ludzika, nie wiem, nie wiem, ale dawajcie, jedziemy sobie tutaj. W ogóle pamiętajcie, jeżeli kupujecie klejnot, żeby kręcić tymi najtańszymi kołami, albo jakieś oferty kupujecie, to koniecznie raz na tydzień w sklepie wpisujcie kod twórcy Abra. Pewnie nie muszę tego tłumaczyć, ale wchodzicie na sam koniec sklepu i tutaj wpisujecie Abra. Pozdro, pozdro dla was, Sigmierze. Okej, dawaj, robię się na piłeczkę, yo, 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 yo. I trzymajcie kciuki, żeby tutaj, słuchajcie, był jakiś checkpoint. Mamy, uwaga, ciężką 180... Dobrze, że nie 60. Okej, myślałem, że ta ściana jest po prostu, słuchajcie, trochę chudsza. Ale w takim razie robimy tak i robimy tak. Okej, tutaj jest tak samo gruba. Czy nawet, słuchajcie, ej, tutaj to jest chyba nawet jeszcze grubsza. Ale dobra, daliśmy radę. Jednak ten nowy skin, słuchajcie, daje trochę szczęścia. Daje zdecydowanie. I dawaj, lecimy tutaj. Yo! Gość zrobił, słuchajcie, napis Abra. I zrobił moje stanowisko do nagrywania. Patrzcie na to. To jest chyba klawiatura. To jest chyba mój monitor i takie biureczko. Ty, ej, naprawdę szacunek. Naprawdę, to słuchajcie, powiedziałbym, że całkiem fajnie wyszło. Jedziemy w takim razie, uwaga, siup i siup, po. No widzowie, tak czy inaczej, my musimy dalej kręcić tymi kołami. Skoro one są tak tanie, no to serio, jakby po prostu trzeba to zrobić. I tu jeszcze jest Cristiano Ronaldo. Ajajajajaj, tego lampiarza już miałem. Ale dawaj, 49 klejnotów, to wcale nie jest duża cena. Naprawdę to nie jest duża cena, więc nic, tylko korzystać. Jedziemy, jedziemy, dawaj, dawaj, dawaj. Ojojojojoj. Dobra, jeszcze raz tym zakręcę, bo potem będę musiał kręcić tym, wiecie, mitycznym kołem za 99 klejnotów, bo tamtą skórkę, słuchajcie, muszę mieć. Nie no, co tu się dzieje w ogóle? Więc nie wychodźcie, bo zaraz będziemy to otwierać. Widzowie, ktoś z was powie, że w tą mapeczkę już graliśmy, ale ja wam odpowiem, że to jest mapeczka specjalnie dla mnie i dla Julii, ale została rozbudowana, dlatego sprawdźmy ją. I teraz tak, słuchaj, nie wiem, czy pamiętasz, ale tutaj... Nie, właśnie poczekaj, nie idź, nie idź, nie idź, nie idź. Tutaj było tak, że ja mam iść niebieską trasą, a ty masz iść różową trasą. Dobra, niebieska jest tu, a różowa jest tam. Czyli patrz. Dobra, weź to TNT, kurde, bo ono mnie tutaj denerwuje. Co tu się w ogóle, słuchajcie, dzieje? Faktycznie jest rozbudowana ta mapa. Ty musisz iść tutaj lewą stroną, a ja prawą. Ja idę prawą. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie ktoś to tak stworzył. To jest w ogóle
lewicka, która dla nas to stworzyła. I ty powinnaś mieć w teorii łatwiej, a ja ciężej. Więc zobaczmy, słuchajcie, kto okaże się tutaj po prostu kurde lepszy. Bo mnie się wydaje, że ja będę miał tutaj mega ciężko. O nie, spadłam. Ej, już, spadłam. Pamiętam już. To. Nie, pamiętam. To nie pointa. Było do przejść. No tak. Ty może nie masz checkpointa, ale ja tego nigdy w życiu nie przejdę. I pamiętam to bardzo dobrze, że tego się, słuchajcie, po prostu przejść tutaj nie dało. Bo tu się dało stanąć, ale to cię zawsze jakoś odbijało. Ja to, ja słuchajcie, to mam. Ty! I Twigo, Twigo. Ej, ale tego się naprawdę nie dało wcześniej przejść. To, to halo, o co chodzi w tej mapie? Teraz przejdziesz? No, patrz, to w ogóle jaka atrakcja. Gość dał nam, a raczej gościowa, dynamit, żebym wysadził tutaj jakąś jaskinię. Ej, nieźle to widz zrobił. Czy mi to eksploduje? Poczekaj, ej, ja czy ja mam spaść dlaczego na tą metę? Przypominam, że na zimne dni taka cieplutka bluza Abra tym się przyda. Wpadaj na www.abra.ety i czysz się dodatkowo darmowym autografem czy naklejkami do każdego zamówienia. Wybuchów. Ej, nie wiem, ja tutaj spadam w dół. Ja w ogóle sam nie wiem, co się dzieje. Naprawdę, nie wiem, co się dzieje na tej mapie, ale faktycznie ta mapa jest zmieniona i chyba ja mam specjalnie, słuchajcie, takie wybicia, żeby Juli miała więcej czasu na przejście. Tak mi się przynajmniej tak, wydaje. Tak, ja mam tutaj dobra, jakoś... Lecę sobie tutaj, lecę sobie tutaj, lecę sobie niby, tutaj. Niby łatwiej, ej, tu są trudniej. Te pałki wodne, pamiętacie? Tu są te pałki dobra. Wodne. Dobra, i czy tutaj, słuchajcie, da się przejść na tą no, mapę? No bo ja jestem nie. Strasznie spowolniona no, nie. Przez tych windziarzy. No nie, jeszcze wolni. Raz mam niby to przechodzić. O kurde, no nie, no to sobie żartujesz w takim razie. Yo! O dobra, tutaj to akurat grubo przesadziła, Wicka dobra. Nasza. No właśnie, to wiedziałem, że tak tutaj. Będzie. Dobra, jestem tutaj, słuchajcie, znowu i teraz tak, lecę. Klocuszki chyba z trampoliną tutaj. Dobra. Wiemy już, słuchajcie, żeby nie wchodzić na tą metę, ale Juli, słuchajcie, nas delikatnie prześcignęła. Musimy iść tędy, okej, okay, i ty idziesz w prawą stronę, a ja mam... No, o kurde. Tak, ja idę różową, ale ja też mam problemy. Ja mam coś dziwnego. Ja mam, okay. Ja też mam problemy. Znaczy, to słuchajcie, nie wydaje się być aż takie mega trudne, ale zobaczymy, słuchajcie, bo te odległości są tak malutkie, że trzeba tutaj kontrować. Po prostu trzeba dość mocno kontrolować i uwaga, yo! Okej, tu już lecimy razem, równo, więc chyba wychodzę na prowadzenie, tylko że nie mogę sterować naszą postacią. Ale czekaj, już cię gonię, Ej, widzicie, ona jest na przodzie. Ktoś to naprawdę specjalnie tak zrobił, żeby Juli miała większe szanse, co? Dobra, jesteś parę sekund przede mną, O, nie! Juli się spaliła i jest znowu tutaj. Tak na przyszłość dałbym mniej tych wiatraków. Bo widzicie jak to się kończy. Okej, widzowie, ja w tym mitycznym kole nie posiadam niektórych skinów. Więc dawaj. Ten Quiet Barrel jest mega kozacki, ta Rose jest mega kozacka. No, ten złodziej może trochę mniej. Ale tylko trochę mniej, on też jest spoko. Dawaj. Robimy trzy zakręcenia i idę grać w mapki. Totalnie, słuchajcie, muszę grać w te nowe mapki. Może tu coś nowego, niekoniecznie. No to syj, dawaj. Strasznie boli mnie gardło. Naprawdę przeokrutnie. Ale liczę na to, trzymajcie kciuki, żeby było coś nowego. Co? Jeżeli ktoś oglądał u mnie Minecrafta, to moim zdaniem tak wyglądał Agentix w Minecrafcie. Swoją drogą ostatnio właśnie wrzucam Bedwarsy na Minecraftowy kanał Abra Plus, więc tam wchodzę. Zjeżdżalnia, widzowie. Kto z was nie kocha zjeżdżalni? Popatrzcie, ta mapka wydaje się być bardzo pusta, ale przekonamy się, czy na pewno, słuchajcie, tak jest. Tutaj mamy strzałeczkę, że jest trampoliniarz janiarz ja. Okej, to już był skam roku, wiadomo. Tutaj mam polecieć, o kurde bele. Ej, dobra, to był ten... delikatny skam roku, bo chyba w ogóle miałem, słuchajcie, tam nie pójść, ale lecimy yo! Ej, to nie jest, słuchajcie, aż takie proste, a mapka jest naprawdę dobra, słuchajcie. Mapka jest naprawdę całkiem, słuchajcie, niezła. Dobra, wow! Aż za daleko bym poleciał, widzieliście to? O kurde, ty! Ej, podoba mi się, słuchajcie, podoba mi się, tylko że naprawdę te odległości nie są aż takie, słuchajcie, malutkie. Ty, nie wiem, słuchajcie, co to jest. Absolutnie nie wiem, co to jest, nie wiem, którędy mam iść, ale ja chyba bym spróbował pójść tędy. To może, słuchajcie, być dobra decyzja, a może być, słuchajcie, fatalna w skutkach, bo tak, tu wszędzie są jakieś dziwne wiatraki. Ja się trochę ich boję, słuchajcie, naprawdę, trochę się ich boję. One mogą być takie, że, słuchajcie, naprawdę się... Ty! Ej! Wszystko zmierza w jednym kierunku. Czyli ja tamtędy muszę iść, o kurde! Ale ja zostałem oskamowany od samego początku. O, wow! Myślałem, że słuchajcie, tam się nie da pójść, a tam się da pójść. Tam nawet trzeba, słuchajcie, pójść. Tylko po prostu nie tamtą drogą, jak myślałem. Ej, dobra mapka, słuchajcie. Dobra mapka. Bo taka powiedziałbym, że... O kurde, wracaj tu!
nie! Taka fejkowa, słuchajcie, nabierająca gracza. Ty, naprawdę dobre, słuchajcie. Naprawdę całkiem niezłe. Tylko trzeba będzie, słuchajcie, wykmienić jakiś patent. No właśnie, żeby, słuchajcie, tutaj zdążyć. Ja mam jeden pomysł, słuchajcie. Mam jeden pomysł, że tutaj bym, słuchajcie, wsko... Za... Ej! Ej, ale mnie denerwują takie mapy, słuchajcie, powiem wam szczerze, denerwują strasznie, ale są dobre, dobre, naprawdę, słuchajcie, dobrze się w to gra, kurde, ale jaja, dawaj, jedziemy, 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 dobra, teraz wskakuję i teraz musi się udać, dobra, teraz się, słuchajcie, udało i teraz, okej, okay. I co, i tu mnie niby nie spali, słuchajcie, tu mnie niby nie spali, ty, nic z tego nie rozumiem, słuchajcie, czemu nagle po tym mogę chodzić, a wcześniej nie mogłem, nie wiem jak on to stworzył, ale wow, dobry kawałek mapy. No dobra, tutaj robi się dość grubo, bo tu serio jest kilka skinów, na przykład Rose nie mam, nie posiadam, słuchajcie, tego gościa, chociaż nie, 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 tego High Tide'a mogę mieć, nie pamiętam, ale chyba nie mam, słuchajcie, jeszcze takiego jednego szeryfa, jest taki laser, coś tam, o, ten Laser Lee, naprawdę, naprawdę nie pamiętam, czy go mam, czy w końcu nie, bo on ostatnio trafiał do różnych kół, ale no właśnie, nie pamiętam, czy udało się go trafić. O, daj tego mi ty. Aj, aj, skamik roku. No dobra, dawaj, do 3 razy sztuka, bo ja muszę iść grać w mapeczki. Nie ma to tamto ten tego. Za dużo mapeczek od was dostałem, więc dawaj, dawaj, szybko. Szybko jakiś dobry skin będzie. Wow, Quiet Barrel. Z tego się naprawdę jara. Bo moim zdaniem ten skin jest 10 na 10. Pro. Juli może grać. No, tak się składa, że jej teraz ze mną nie ma, bo mi wywaliło internet, ona poszła na zakupy, ale przekażę jej, że ma pozwolenie, jakby co. Nie, no bo wiecie, ona może się ucieszyć, że tutaj ma pozwolenie, że Juli może grać. Gorzej jakby nie mogła, no to na pewno byłoby jej bardzo przykro. Ale Leon, dzięki, naprawdę dzięki za informację. Serio, dosłownie zaraz napiszę jej na Messengerze, że jakby co, to ona może grać, co nie? Sprawdźmy tylko, czy Juli chciałaby, słuchajcie, w to zagrać. No, niestety, ale powiem szczerze, nie chciałaby w to zagrać. Ja chcę, ja lubię takie mapki, bo mnie strasznie triggerują, ale Juli bardzo nie lubi takich mapek, no bo one, wiecie, są wkurzające, co nie? Znaczy, ja jej przekażę, naprawdę, przysięgam, przekażę jej, że ona ma pozwolenie, ale no niestety chyba nie będzie chciała, bo ja wiem, to jest prosta mapka, no ale słuchaj, no zaraz jak dojdzie do tych lamp, słuchajcie, ja już to widzę, ja już to widzę, już sobie wyobrażam, słuchajcie, aż szkoda, że mi wywaliło, słuchajcie, internet, bo ona by... No właśnie, ona mogłaby, słuchajcie, naprawdę dość śmiesznie tutaj reagować, serio, wierzę w to. Ogólnie była taka akcja, słuchajcie, że ja nie wiem, co się dzieje, ale kompletnie mi net nie chce działać, co nie? Więc ona poszła, słuchajcie, po zakupy do Biedronki. No nie, no bo my sobie mieszkamy razem, a ja, słuchajcie, po prostu czekałem na neta. I skoro, słuchajcie, net jest, no to boję się, że zaraz, słuchajcie, neta znowu nie będzie, więc po prostu nagrywam samemu, nie? Let's go, dobra, dawaj, jedziemy sobie tutaj, teraz sobie jedziemy tutaj, okej, okay, teraz jedziemy sobie tutaj. Spoko, ej, mapeczka naprawdę póki co mogłaby jej się totalnie spodobać. Wiecie, ja tutaj miałem taką bekową narrację, ale naprawdę, słuchajcie, ta mapka mogłaby jej się spodobać, tylko że tutaj, słuchajcie, dochodzimy do fragmentu. No właśnie, gdzie ona już chciałaby przestać grać. Ani tego etapu by nie chciała robić, ani tamtego, a ten ostatni, no to może tak. Słuchajcie, no bo... No właśnie, nawet ja nie chcę robić tego etapu. Yo, to będzie wkurzające. Ale my, słuchajcie, sobie poradzimy. Nie no, totalnie beka beką, ja wiadomo, że mam bekę. Natomiast, słuchajcie, trzeba przyznać, że takie etapy są wkurzające, ale też dużo uczą. Serio, to są dobre mapki, słuchajcie, które dobrze uczą. No dobra, tutaj, słuchajcie, będzie delikatnie trudniejszy fragment. Więc jedziemy, 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 nie śpimy, dawajcie. Znaczy delikatnie trudniejszy, nie taki delikatnie trudniejszy, tylko po prostu trzeba przekminić chwilę, co tu się dzieje, co nie? Dobra, o kurde, przylagowało, ale okej, okay, żyję. Słuchajcie, najważniejsze, że żyjemy. Spoko, te lampy, ja zawsze nie lubiłem tych lamp, dlatego że, no właśnie, one są tak dziwnie zbudowane, że ty nie wiesz, na czym stoisz, że czasem jest tak, że ty stoisz na czym serio? Jest tak, że stoisz na czym nie powinieneś stać, a czasem jest tak, że stoisz na czym powinieneś, a jakby łapie, jakbyś nie stał, co nie? Ale dziwne, ale... No kurde, ty dokładnie o tym mówię, nie? Dokładnie o tym mówię, co tu się dzieje? Dobra, a jakbym zrobił... O, dobra, mam jeszcze jeden pomysł, słuchajcie. Mogę spróbować czegoś takiego. O, dobre, co? Ej, przyznajcie, to było niezłe. To było, słuchajcie, akurat naprawdę niezłe w wykonaniu. Tutaj to się akurat boję, słuchajcie, na tym stanąć, bo to by mnie tylko zbagowało. I dawajcie, lecimy na metę w takim razie. Ty, naprawdę dobra mapka. I serio, Juli mogłaby w nią zagrać, że naprawdę Juli mogłaby się, słuchajcie, ta mapka spodobać. Mówię to bez beki. No dobra, słuchajcie, ten Quiet Barrel, dobry skin. Nie ma co, słuchajcie, naprawdę, to jest całkiem uczciwa skórka. Natomiast, słuchajcie, my oczywiście polujemy teraz na tego mityka. Okej, okay. No tak, to jest ten Tide, coś tam. A, widzicie, to jest jednak duplikat. Niby człowiek wiedział, można było się tego spodziewać, ale jakoś tak miałem z tyłu głowy, że ty, a może ja go w sumie nie mam, a jednak się okazuje, że go
Mam, okej, okay. Ej, tego epika w końcu też chyba mam. No tak, 1% szans nam tutaj zostaje. Ale słuchajcie, są inne skiny, na przykład ta Rose, co nie? Jej nie mam i to jestem pewny, bo sprawdzałem to. Sprawdzałem to w tej kategorii. Dostosuj, dostosuj sobie skina. Ej, ten armored stumble guy'owy ludzik chyba też go nie mam. Dobre pytanie, szczerze nie wiem. Czy z tego koła kogoś jeszcze nie mam? Nie no, tamto chyba już mam każdego. Tak czy inaczej, słuchajcie, tutaj popatrzcie na to. Mamy kolejną mapę, tak dziwną, że nie wiem, słuchajcie, w ogóle, którędy iść. Najlepiej będzie się wybrać chyba tutaj. Okej, to też za dużo nie tłumaczę. I zobaczyć, słuchajcie, mamy jedną metę, mamy drugą metę i nie wiem, czy tam na końcu, słuchajcie, nie ma trzeciej mety. Zaraz tam pójdziemy i zaraz, słuchajcie, zobaczymy. Dobre pytanie. O kurde, ej, porąbana mapka, bo jest ogromna, a zarazem jest mega pusta. Jest taki chaos, że ja nie wiem, co tu się w ogóle dzieje, co nie? Naprawdę, słuchajcie, kompletnie nie wiem, co tu się dzieje. Ja nie wiem w ogóle, którędy mam iść, więc dobra, idę se tutaj, słuchajcie, po prostu pójdę se tędy. Tutaj bym spróbował pójść tymi laserkami, tylko tak, żeby mnie nie spaliły. Dobra, 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 po prostu lecimy, słuchajcie, nie wiem, lecimy przed siebie. Ej, co tu się dzieje? Naprawdę nie wiem, słuchajcie, gdzie mam iść, czy prosto, czy... No tak. Tutaj, powiedzmy sobie szczerze, nawet nie mam jak się dostać. Słuchajcie, XD! Nie mam jak się tam dostać. Dobra, to idziemy, słuchajcie, tutaj. Tam... Ej, tam też nie mam jak się dostać. Czyli muszę iść do przodu. Muszę po prostu, słuchajcie, choćbym spuchł, no to nie ma innej drogi. Więc po prostu idźmy tędy, słuchajcie. Idźmy po prostu sobie tutaj tędy. Dobra, tu bym się na tym wybił. No tak, no to jest jedyna droga. Ej, jaki jest sens tej mapy? Proszę, weź ktoś mi wytłumacz, bo ja nie rozumiem kompletnie niczego. Ale okej, udaje się przejść. Spoko, było fajnie. No to co, jeszcze kolejne trzy próby. Ja myślę, że to jest idealne, żeby właśnie robić do trzech razy sztuka i za którymś razem coś się udaje tutaj zdobyć. Widzę, że Rose nie, ten mityczny nie i legendarny też nie, a naprawdę byliśmy blisko, serio. Ajajaj, wiecie co? Ja bym chciał się jeszcze upewnić jedną rzeczą. Czy ja mam... No nie no, tego typa nie mam, to wiadomo. No tak, tej typiarki też nie mam. A ten jest z ofert, spoko. Ty, a dawaj se za... Co se otworzę? Za 550 klejnotów, słuchajcie, jakbym dostał tego pada, byłoby kozocko. Puffy Paw! Nowy skin! Okej, dobra, tego się nie spodziewałem. Yo, weź go teraz dać, bo on jest naprawdę gruby. Ej, ten skin jest co najmniej 9 na 10. Ale tak naprawdę... Ej, nice. Dobra, jeszcze dawaj misję. No i tutaj mamy 1-2-3-1, 1-2-3-0. Nie wiem, co to za nazwa, słuchajcie. Ta mapka wydaje się być bardzo tutaj pusta, ale słuchajcie, też zarazem ona się wydaje być właśnie taka, że tu może się, słuchajcie, dużo dziać. Naprawdę, z tymi piłkami, słuchajcie, trzeba będzie właśnie jakoś tak przytoczyć jedną piłkę. Czyli teraz tak, słuchajcie, wskakuję sobie na to. O kurde, dobra. Z tego muszę się, słuchajcie, jakoś w miarę sensownie wybić. Widzicie? Fajna mechanika. Jakby... Okej, znaliśmy, słuchajcie, to, no nie? Jakby milion razy już to robiliśmy. Ale spoko, że właśnie, słuchajcie, muszę tutaj kminić, jak dobrze podskoczyć, albo jak dobrze nie podskoczyć, żeby, słuchajcie, tego nie zważywić. Z tym skinem to już w ogóle przekozatko się, słuchajcie, robi. Więc dawaj, dawaj, dawaj. Niech to nas podbije. Pytanie, jak wysoko nas to, słuchajcie, podbije. Okej, nie za wysoko. I tu kolejna sprawa, widzicie? Mega dalekie są te skoki. No dobra, to akurat nie za bardzo. No, wow, nie laguj, nie laguj. Nie, próbuj nawet... Nie, a gdzie jest ta winda? O, dobra, jest winda. Ale widzicie, naprawdę fajnie przekminione, słuchajcie. Serio, przekminione? Kurde, że to nie jest takie proste. To, słuchajcie, nie jest takie mega, mega proste. To tylko wam się wydaje, że to... O, dwie trampoliny goś zrobił na krzyż i Jabera się jara. Nie, jest właśnie naprawdę... Nie! Nie laguj teraz. Dobra, 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 dobra. Proszę nie przylaguj teraz, bo ja muszę okej, muszę polecieć tam. Yo, tylko że tam jest jakiś skaczący blok, słuchajcie, który przecież będzie mi przeszkadzał, co nie? Dobra. Dobra, 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 dobra. Skaczę sobie na to. Nie wiem, czy ja miałem skaczyć. Skaczyć. Od dzisiaj będę skaczyć. Będę skaczać. Ha, nie wiem, czy miałem, słuchajcie, tam skoczyć, czy nie. Natomiast teraz są te pieniążki. A te pieniążki Mr. Beasta, dobrze wiemy. Dobrze wiemy, że to jest zawsze problem. Dobra, czy ja po prostu mam tutaj spaść w dół? Czy tutaj jest jakiś fake? Nie! Działa, nice! Okej, tutaj mamy safe clutch map. Słuchajcie, przerabialiśmy takich mapek już naprawdę bardzo dużo na tym kanale. Natomiast słuchajcie, tutaj jest o tyle ciekawie, że mamy dwie platformy. Mamy dwie formy. Jedna jest śliska, a druga nie. I nie wiem, słuchajcie, na ile to będzie dobra mapka, a na ile nie. Chcę tylko obszarić, bo ona może teoretycznie właśnie nadawać się do sejwowania. Ale, no słuchajcie, my już mamy doświadczenie z takimi mapkami. I wiemy, że one kompletnie, słuchajcie, nie oddają sejwowania. No dobra, tutaj... Ej, słuchajcie, ja nie chcę nic mówić, ale... Tutaj to nawet, słuchajcie. Kurde, no jest nie tak łatwo. Ja nie wiem, czy ktoś to idealnie wyrobił, ale takie mam wrażenie. Słuchajcie. No! Ej, naprawdę, słuchajcie, on to zrobił tak, jakby to było prawdziwe sejwowanie. Albo mi się tylko wydaje. No prawie.
No słuchajcie, powiedziałbym, że prawie, dobra. A zobaczmy tutaj, słuchajcie, czy tutaj właśnie będzie jakby o niebo ciężej. O tak, zdecydowanie, słuchajcie, tutaj wydaje się być dużo ciężej, przez to, że właśnie jesteśmy tak delikatnie spowolnieni. Okej, próbujemy. No! Ej, zaraz dam wam kodzik, bo to jest chyba pierwsza mapa tego typu, słuchajcie, na której naprawdę idzie się czegoś nauczyć. Serio, totalnie teraz nie żartuję. No, zastanawiam się tylko, czy da się tutaj w ogóle skraczować. Ale powinno się, słuchajcie, dać. No jo! Chcecie się nauczyć sejwowania? No to łapcie tutaj kod.